Tulić się chce w Twój krzyż. Szeroko rozciągnąć ramiona. Cierń z Twojej głowy odjąć, gdyż to dla mnie w sam raz korona. Objąć Cię pragnę sercem mym. Pójdzie kroplą potu krwi. Myślą pokrzepić, ufam Ci. Łzy schować w boku. Wczepić się chcę w otwory ran. Tam w winnym krzewie ukryć się. Wymnóż mi wiary, mój Bóg i Pan. W duszę pogrzegi łaskę wlej. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich zebranych na tegorocznym mysterium pasyjnym. Witam zaproszonych gości oraz Was, bracia i siostry. Po co właściwie tutaj przybyliśmy? Tylko po to, by zobaczyć po raz kolejny spektakl? Czy może przybyliśmy ocenić grę aktorów, ich przygotowanie? Czego oczekujemy? Nawet najwspanialszy reżyser, scenarzysta, najwspanialsi aktorzy nie są w stanie ukazać tego, co działo się przeszło 2000 lat temu na ulicach Jerozolimy. Dzisiaj spróbujemy odgadnąć krzyż. Twój krzyż. Bo myślę, że każdy z nas odnajdzie siebie w tym misterium. Zobaczy w sobie Piłata, arcykapłana, Piotra, który się zaparł Jezusa, a może nawet i Judasza, który zdradził. Najważniejsze jest jednak to, aby na swojej drodze spotkać Chrystusa, który cierpiał i umierał za mnie i za Ciebie. Spotkać Go i nadać sens swojemu życiu. Dotknąć tej niezwykłej tajemnicy miłości. Wszystko po to, aby zrozumieć, że nasze krzyże mają sens tylko wtedy, gdy będzie przy nas Chrystus. Moi kochani, serdecznie zapraszam do wspólnego przeżywania, do wspólnego zamyślenia się nad tajemnicą krzyża. Israel.
Duchu Święty, oświeć mój umysł i rozpłomień moje serce podczas rozważania męki Jezusowej. Pomóż mi przeniknąć to misterium miłości mojego Boga, który stawszy się człowiekiem, cierpi, kona i umiera dla mnie. Bóg wieczysty i nieśmiertelny zniża się, by poddać się męczeństwu, okropnej śmierci na krzyżu, pośród zniewag, drwin i bluźnierstw, pragnąc ocalić swoje stworzenie, które obraziło go i które tarza się w błocie grzechu. Człowiek bowiem lubuje się w grzechu, a Bóg człowiek z powodu grzechu jest smutny aż do śmierci. Za co mnie karzecie, o bogowie, to przeklęte miasto, tej święta. Klnę się na Jowisza, gorszego miejsca nie ma na ziemi. Znowu przyjdą prorocy, czarodzieje, wróżbici. Niechże już by się to skończyło. Może wreszcie wrócę do Cezarei. Afraniuszu, czytałeś te pisma? Wybacz przez ten ból głowy. No kto jak to? Ale ty, człowiek z mojej tajnej służby,
miałbyś nie znać tych pism. Przyjdzie dzień, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Wszelka władza jest gwałtem zadawanym ludziom. Nadejdzie czas, kiedy nie będzie władzy ani cesarskiej, ani żadnej innej. Człowiek wejdzie do Królestwa Prawdy i Sprawiedliwości i nastanie Królestwo Prawdy. Nie ma większej ułomności nad tchórzostwo. Wiem, że muszę to zrobić. Wiem, że muszę zatwierdzić wyrok na Jezusie. A co ty byś zrobił na moim miejscu? Jak zwykle przezornie milczysz. Ufam, że jedynie ty wiesz, że muszę zatwierdzić ten wyrok wydany przez Radę Najwyższą. Witaj, arcykapłanie. Zatwierdziłem wyrok wydany przez was na Jezusie. Niemniej dzisiaj będzie straconych 4 złoczyńców. Dismos, Gestas, Barabasz i ten Jezus z Nazaretu. Dismos, Gestas namawiali do buntu, z bronią w ręku, zostali schwytani, należą do mnie, o nich nie mówmy. Barabasza i Jezusa pojmały miejscowe straże. I mam pytanie. W związku ze zbliżającym się świętem Paschy, kogo macie zamiar ułaskawić? Sanhedryn prosi, aby ułaskawić Barabasza. Tu chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Jest wielka pomyłka i tą pomyłkę Rzym chce naprawić. Nie można porównać winy Barabasza i winy Jezusa. Barabasz winny jest śmierci jednego z żołnierzy. Namawiał do buntu. Jezus jest winny tylko temu, że głosił nauki w Jerozolimie i w innych miastach tej ziemi. Pytam po raz kolejny. Kogo macie zamiar uwolnić? Sanhedryn dokładnie zbadał tę sprawę ponownie i jeszcze raz oświadcza, że jego zamiarem jest uwolnienie Barabasza. Mimo, że ja, jako prokurator rzymski, namawiam was, aby ułaskawić mniej szkodliwego dla Rzymu człowieka, którym jest Jezus? Powtórz to raz jeszcze, żebym dobrze zrozumiał, kogo chcecie uwolnić. Po raz trzeci raz powtarzam, że chcemy uwolnić Barabasza. Dobrze. Dobrze, niechże i tak będzie. Duszno mi. Duszę się. Duszno jest. Nadciąga burza. Chyba będzie padało. Ciężki jest miesiąc Niscan w tym roku. Ale to nie dlatego jest mi duszno. Duszno jest dlatego, Kajfaszu, że świat stał się dla nas obydwu za mały. Strzeż się, arcykapłanie. Co ja słyszę? Ty mi grozisz? Ty mi grozisz, kiedy wydaliśmy wyrok, który ty sam zatwierdziłeś? Zapamiętaj moje słowa. Będziecie przeklinać ten dzień, ty i naród twój, dzień, w którym skazaliście Jezusa. Wiem, wiem. Lud judejski dobrze wie, jaką darzysz go okutą nienawiścią.
Jesteś udręczeniem dla tego ludu, ale nie zdołasz go pokonać! Bóg go obroni! O nie! Szczęście! Nadeszła teraz moja godzina. Oto za chwilę będę wysłał wiadomość do samego imperatora na Capri, że tu w Jerozolimie bronicie buntowników przed śmiercią. Co ja słyszę? Prokuratorze, czy ty wierzysz tym słowom, które mówisz? Ty w to nie wierzysz! Niepokój! Powtarzam, niepokój przyniósł nam ten wykrzyciel do Jerozolimy i ty o tym dobrze wiesz. Ale ty chciałeś go wypuścić, żeby podburzał lud, naśmiewał się z religii, ale dopóki ja, arcykapłan grecki, żyję, nie pozwolę naśmiewać się z Jerozolimy, podburzać lud i lud swój osłonię! Słyszysz? Osłonię swój lud! Słyszę doskonale, Kajfaszu. Sądzę, że już chyba wszystko zostało powiedziane. Żegnaj, arcykapłanie. I ty, czcigodny hegemonie. Afraniuszu, piąta kohorta niech będzie w stałym pogotowiu. Ma zrobić. Czy to nie jest syn cieśli Maryi? Jezus? Jezus. Co w nim takiego niezwykłego? Będzie leczył! Uzdrawiał! Nauczał! Przyniesie wolność! Odpuszczał grzechy! Zabiją go! Nauczał! Będzie wyrzucał za duchy! Przyniesie nadzieję! Zabiją! Zabiją go! Uzdrawiał! Nauczał! Odpuszczał grzechy! Zabiją! 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 Rabbi! Nauczyciel! Rabbi! Nauczyciel! Jezus! Mamo. Nie. Nie chcę. Mamo. Mamo, przecież ty doskonale. Wiem. Zawsze wiedziałam, że tak będzie. Się boję. Tak bardzo. Ale wiem, że tak trzeba. Synu mój. Chcę, żebyś
pamiętał, że zawsze będę z tobą. Słyszysz? Zawsze będę przy tobie, dziecko. Tak, ja wiem. Ja wiem, że ty zawsze będziesz ze mną. Poproś go. Poproś swojego syna. Niech mi pomoże. Ja to wiem. Tylko on może mi pomóc. Obiecuję ci. Jego, twoje i moje przeznaczenie. Obie będziemy patrzeć na jego pot, łzy, ból, ogromne cierpienie i śmierć. Dnia. Jezus udał się na górę, aby się modlić. Całą noc spędził na rozmowie z Bogiem. Gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12. Nazwał ich apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, jego brata, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza i drugiego Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona nazywanego Zelotą, i Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Rabbi, wstań. Wstań i chodź za mną. Dokąd? Ku prawdzie i życiu. Tylko to się liczy. Widziałeś to, bracie? Widziałeś to samo, co ja? Daj mi spokój. Co mnie to wszystko obchodzi? Mam wystarczająco dużo zmartwień i pracy. Patrz, oni idą w naszą stronę. Szymonie, oni tu idą. Jeszcze raz ci mówię, daj mi spokój. A najlepiej zabierz się do roboty. Rabbi. Jak ci na imię? Andrzej, panie. A to jest mój brat Szymon. Ja zawsze wiedziałem, że kiedyś przyjdziesz. Czekałem na ciebie. Ja też na ciebie czekałem. I na ciebie też. Andrzeju, chodź ze mną. Dokąd idziesz? Gdzie ty chcesz z nim pójść? Przecież ty nic o nim nie wiesz. Nigdy go nawet nie widziałeś. Za to... Ty, Piotrze, ty widujesz mnie co noc w swoich snach. Idziesz, toniesz, boisz się. Ale pomimo wielkiego lęku, który cię ogarnia, wstajesz. Wstajesz i idziesz za mną. Tak, Piotrze? Ty za mną idziesz. Pamiętaj, ty pójdziesz za mną nawet wtedy, kiedy się mnie wyprzesz. Pójdźcie za mną. Mateusz. Mateuszu. Ja. Tak. Ty. Wasza? Nie wiesz, kim jestem? Ale wiem, kim będzie. To dopiero. Widzisz to? A to?
wyznani. Na tych wszystkich, których okradłem, oszukałem i poniżyłem. Mateuszu, chodź ze mną. Nie. Patrz, Mateuszu, chodź. Nie Mateuszu, mówię ci, chodź za mną. Chodź, Mateuszu. Piotrze, Andrzeju, chodźcie. Płacili ile tylko zażądała, a teraz chcą jej śmierci.
proszę, pomóż, ona naprawdę nie jest zła. Rabbi, nie mieszaj się, co nas to obchodzi? To jedna grzesznica. Stanie to, na co zasłużyła. Jesteś tego pewien, Mateuszu? Pozwól mi chociaż przekonać się, oczywiście przy twojej pomocy, na ile ich złupił. O, patrzcie! Czy to nie przypadkiem ten nasz wędrowny kaznodzieja? Tak, to ten gorliwy, skory do przebaczeń i nadstawienie drugiego policzka. Zaraz, jak to było? Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. To jawno grzesznica. Masz, ty wiesz, co masz z tym zrobić. Jesteście tego pewni? Tak nakazuje prawo! Tak nakazuje prawo! Tak nakazuje prawo! A czy ty zawsze pamiętałeś o prawie? Tak. Nawet wtedy, kiedy... A może wtedy? Czy dla ciebie prawo zawsze było na pierwszym miejscu? Tak, zawsze. A może wtedy, kiedy... A poczekaj, to nie wszystko. A pamiętasz... Po tym, co zrobiłeś, czy nadal możesz rzucić w nią kamieni? No już! Rzucaj! Nie bój się. Wstań. Wstań i spójrz. Popatrz. Nie ma nikogo z tych, którzy pragnęli twojej śmierci. Spójrz! Nikogo. Pamiętaj, zawsze, kiedy upadniesz, możesz się podnieść. Zawsze. Podczas tej nocy, bez której nie moglibyśmy istnieć, gdyż powstała z niej miara ludzkiego sumienia, apostołowie byli jak pasterze ognistych łąków. To była rzeczywistość pełniejsza od tej, którą ludzie zwykli upatrywać w swoim życiu, w uprawie swojego ogrodu, w żegludze, w muzyce, w ukochaniu kobiety, w gromadzeniu majątku. A chociaż jeszcze nie wiedzieli, że wiedza o niebiosach jest wiedzą o cierpieniu, już przeczuwali, że lada chwila nastąpi przeistoczenie wszystkich wartości. Bali się tej chwili. Zwróceni ku jego twarzy, jak ku otwartej dolinie, której dnem płynie rzeka proroków, drżeli z niepokoju. Tak, nie mylicie się. Ta wieczerza jest wyjątkowa.
ostatnia. Już kilka razy wam o tym mówiłem, ale wy nie słuchaliście. Przybyłem tu z wami do Jeruzalem, by umrzeć. Każdy z was będzie brał w tym udział. Strach, smutek, bezradność. To wszystko zagości w waszych sercach. Wyprzecie się. Ratując swoje życie, zaczniecie przeklinać chwile, w których mnie poznaliście. Zostanę sami, wy zostaniecie sami. Ale ja do was wrócę. Nazywacie mnie swoim mistrzem i nauczycielem. I to jest prawda. Ale już niebawem to samo usłyszycie o sobie. Dlatego, jeśli pycha zagości w waszych sercach, uklęknijcie i umyjcie czyjeś stopy. Jeżeli zaczniecie wątpić w swoje siły i głoszoną prawdę, uklęknijcie i umyjcie czyjeś stopy. Gdy zaczniecie się lękać o swoje życie, uklęknijcie i umyjcie czyjeś stopy. A wtedy ja znowu będę z wami. Jeszcze i jedzcie. To jest ciało moje. Jedzcie i pijcie. To jest moja krew nowego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Zastanawiacie się, dlaczego jestem taki smutny? Pomyślcie, czyż mogę się cieszyć, jeżeli wiem, że pośród z was jest zdrajca, który mnie wyda? Tak, dobrze słyszeliście. Janie, Andrzeju. Piotrze, kto to jest?
O kim mówię? Kto to jest, bracie? To ja? Judasz. Tak, Judasz. Jeszcze tylko przez tę krótką chwilę będę z wami. A potem będziecie mnie szukać. Ale tam, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Tak wiele razy wam o tym mówiłem, ale wy nie słuchaliście. Posłuchajcie mnie przez tę krótką chwilę. Tak bardzo pragnę, abyście się wzajemnie miłowali. Tak, jak ja was umiłowałem. Bo ludzie po tym właśnie poznają, żeście uczniami moimi. Janie, nie wiesz, dokąd zamierzam pójść? Nie tak. A to ja jestem prawdą, drogą i życiem. I nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Piotrze, a ty wciąż nie wiesz, dokąd idę. Ale tam, dokąd ja teraz idę, ty pójść nie możesz. Ale potem pójdziesz. Piotrze, powiem ci więcej. Dzisiaj, tej nocy, nim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Piotrze, nie przysięgaj. Tak się stanie. Trzy razy się mnie zaprzesz. Gdy smutna stała się jego dusza aż do śmierci, odszedł na rzut kamieniem i padł na twarz. Apostołowie odgrodzili się od niego ścianą snu. O czym śnić mogą ludzie w dusznym ogrodzie, przeczuwający pot i krew? O własnym strachu? A może widzieli we śnie wielki połów i męczyli się, nie wiedząc, czy są rybakami, czy rybami? A on, stojąc na rzut kamieniem pomiędzy ludźmi a Bogiem, modlił się. Boże mój, tak bardzo się smucę ludzkim smutkiem i tak bardzo się lękam ludzkim strachem. Ojcze, ode mnie tę godzinę krzyża. Ale niech się stanie twoja wola. Ojcze mój. Ojcze, błagają cię o to moje spękane wargi. Błagają cię o to moje spuchnięte i zmęczone nogi. Błaga cię o to moje drżące i spocone ciało. Ojcze. Boże, ale chociaż cię błagam, ty nie wysłuchaj modlitwy moich rąk. Ty nie wysłuchaj modlitwy moich nóg. Nie wysłuchaj modlitwy moich ust. Nie wysłuchaj.
wysłuchaj modlitwy mojego krwawego potu. Bo czyż może być zaprzeczony płacz psalmistów? Czy może być zaprzeczony język proroku? Ojcze, nie może być zaprzeczone istnienie człowieka, brata moich cierpień i zabójcy mojej krwi. Dlatego niech nadejdzie godzina krzyża. Ojcze, niech stanie się Twoja wola, bo ona jest moją wolą. Boże, Boże, obleczony w moje drżące i spocone ciało. Tak to modlił się, gotów już na śmierć. Wielu przed nim i wielu po nim było męczonych, ale tylko on jeden przeżył wcześniej każdy szczegół swojej męki i tylko on jeden mógł z tej męki zrezygnować. Apostołowie, choć słyszeli jego słowa, jeszcze nic nie rozumieli. Nie chcąc wracać do rzeczywistości, leżeli bez ruchu na dnie snu i udawali, że nawet nie słyszą szelestu anioła, który z kielichem męki przeszedł między nimi, jak między budynkami wymarłego miasta. Piotrze, Janie, wy śpicie? Wstańcie, wstańcie, bo to nadchodzi Judasz, a wraz z nim ci, którzy pragną mojej śmierci. Rabbi. Judaszu, po coś przyszedł? Kogo szukacie? Jezusa Nazarego! Ja nim jestem. Judaszu, po coś przyszedł? Przecież wiesz. A wy kogo szukacie? Jezusa Nazarego! Powiedziałem wam, że ja nim jestem. Dlaczego wychodzicie przeciwko mnie z kijami i mieczami, tak jak na złoczyńce? Przecież ja codziennie nauczałem świątyni. Dlaczego wtedy mnie nie pojmaliście? Ale to się stało, aby wypełniły się słowa proroków. Judaszu, po coś przyszedł? Brego! 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 Ruszaj się! Wiążcie krańce! Do mnie nie związa! Patrzcie! Tacy jeszcze idzie! Co za pan dają wiatów! Kogo oni mi dali za pomocy? Szybko! Trzymaj go! Trzymaj go, na co czekasz? Ale przecież go mamy! Co
mamy, to mamy! Brać go! Brać go! Wynosimy się stąd! Banda idiotów! Gdzie? I co ja zrobiłem? Co ja najlepszego uczyniłem? Jaki jestem głupi! Za 30 srebrnych monet sprzedałem swojego mistrza? Nienawidzę siebie! Niewinny! Nie chcę tych pieniędzy! Weźcie je! One palą moje dłonie! Moje usta wydają sprawiedliwego! Wypuśćcie go! Słyszycie? Wypuśćcie! On jest niewinny! Co ja zrobiłem? Co ja najlepszego uczyniłem? Za 30 monet? To już koniec. Dla mnie nie ma już ratunku. Tylko to mi pozostało. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Jaki jestem głupi! W międzyczasie Jezusa zaprowadzili żołdacy do pałacu przed arcykapłana i uczonych w piśmie. Tam arcykapłan i Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko niemu, by skazać go na śmierć. Wielu fałszywie świadczyło przeciw niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. Wówczas uczeni w piśmie oskarżyli go o bluźnierstwo. Nareszcie, łotrze, wichrzycielu, bluźniercu! Nadszedł czas zapłaty. A płacić masz za co? Każdy twój krok, każda twoja kuglarska sztuczka była pilnie przez nas obserwowana. Te wszystkie twoje rzekome cuda, tanie, żałosne sztuczki, uzdrawianie chorych, ślepych, kalekich i trędowatych, to było dobre na użytek pospólstwa, na użytek motłochu. A lud? Ten jak zawsze jest na tyle głupi i żądny sensacji i chętny do uwiedzenia. To jeszcze pół biedy. W końcu nie ty pierwszy i nie ostatni, włócząc się po okolicy, mamiłeś i ogłupiałeś gawieć. Jak śmiałeś bluźnić przeciw prawu naszych ojców? Jak śmiałeś nazwać się Mesjaszem, synem Pana naszego? Zaklinam cię jeszcze raz, powiedz, czy ty jesteś Mesjaszem, synem Boga? Tyś powiedział. Więcej wam powiem. Niebawem ujrzycie Syna Człowieczego zasiadającego na prawicy mocy Bożej i zstępującego na obłokach niebieskich. Zbluźnił! Słyszeliście te oszczerstwa? Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Co o tym sądzicie? Winien jest śmierci. Winien jest śmierci. Na krzyż z nim! Prorokuj na Chrystusie! Kto cię uderzy? No mów jak mam na imię! No powiedz! Bo może ja jestem synem Boga! Ja za nie mówił! Ja go pociągniemy za język! To będzie bardziej rozmowa! I tak motłoch pastwił się i znęcał nad Jezusem, a czynił to do czasu, gdy nad Jeruzalem nastał świt. Wtedy, zgodnie z nakazem arcykapłana, powiedli żołdacy Jezusa do pałacu rzymskiego prokuratora Judei, Poncjusza Piłata.
coś uczynił. Patrz, o jakie rzeczy cię oskarżają. Milczysz? Nie bronisz się? Czy nie wiesz, że mam władzę cię ukarać śmiercią, ale też mam władzę cię uwolnić? Ale nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Jesteś królem? Tak, jestem królem. Moje królestwo nie jest stąd. Ja zaś narodziłem się po to, aby dać świadectwo prawdzie. Prawda. Co to jest prawda? Nie będzie żadnego królestwa sprawiedliwości i prawdy. Tobie nic do tego. Najlepsza władza to Cezara Tyberiusza. Weźcie go i ubiczujcie. Bierzcie go. Oto człowiek! Bracie z nim! Bracie z nim! Zbliża się święto Pasch. W związku z tym świętem mogę uwolnić jednego ze skazanych. Kogo więc mam uwolnić? Barabasza czy oto tego Jezusa? Daj nam Barabasza! A co mam uczynić z Jezusem? Ukrzyż nim! Ale ja nie znajduję w nim żadnej winy! Ukrzyż nim! Ukrzyż nim! Przynieście wody! Umywam ręce od tej sprawy! Albowiem będzie przelana krew sprawiedliwego. Krew jego na nas? I na dzieci nasze! Niechże więc tak się stanie. I tego to zapadł wyrok śmierci na Jezusa. I zaprowadzili go żołnierze na zamek do pretorium, a zebrawszy się wokół niego, ubrali go w purpurę, upletli i nadziali na głowę koronę z cierni i jeli się zeń naigrywać. Policzkowali go także i obrzucali stekiem przekleństw i wyzwisk. Gdy zaś nadszedł czas kaźni, przekleństwami i biciem przymusili Jezusa, by wziął krzyż na swe ramiona. Mamusiu, gdzie jest tata? Nie wiem, kochanie. Mamusiu, a jak wróci, to czy znowu będzie pijany? Mamo, wiesz, tata Asi jest taki dobry. Przytula ją, nosi na rękach i kupuje słodycze. A mi też dzisiaj kupił czekoladę. Ale tata Asi nie pije, tak jak mój tata. Dlaczego tak pije, mamusiu? Czemu? Kasiu, bardzo cię kocham. Bardzo.
Wiem, ale ja się boję, tato. Ty, mamo, też. Czemu to światło znów się świeci? Czemu tu są nieposprzątane? Maryśka, obiad natychmiast! Obiad? Jest 23, a ty chcesz obiad? Ja cię nie prosiłem o komentarz, tylko o obiad. Nie ma obiadu, nie ma pieniędzy na obiad. Ja i Kasia też jesteśmy głodne. Nie ma obiadu, nie ma pieniędzy. Ciągle to samo. To gdzie u licha są te pieniądze? Jak możesz zadawać takie pytania? Przecież ty wszystko przepijasz. Ja przepijam? O, tego to już za dużo. Człowiek się od czasu do czasu napije. A ty śmiesz pierdzić, że ja przepijam pieniądze? Skończ wreszcie te durne kazania! Tato, uspokój się! Uspokój się? A do kogo ty to mówisz, Markulo? Kto tu jest od rządzenia? Ja w tym domu rządzę. Obiad i to 5 minut. Największa jest miłość. Miłość nigdy nie ustaje. Cześć, Kaśka. Cześć. Idę na imprezę do Tomka. Zapowiada się niezła balanga. Chodź, rozerwiesz się trochę. Nie, mam dużo zajęć, dzięki. Czemu ty zawsze odmawiasz? W klasie się już wszyscy z ciebie śmieją. Dziewczyno, masz już 17 lat, a jeszcze nigdy w życiu nie widziałam cię na żadnej imprezie. No nie bądź taka sztywna, chodź. Nie lubię chodzić na imprezy. Jak chcesz, to idź, ja cię nie trzymam. A gdzie lubisz chodzić? Pewnie do kościoła. No tak, w końcu jesteś oazowiczką. Powiedz mi, skąd ty w ogóle masz pewność, że Bóg istnieje? Co ty w ogóle wygadujesz? No popatrz dobrze na świat. Gdyby Bóg był i gdyby była miłość, ludzie żyliby inaczej. Każdego dnia wstawaliby z poczuciem sensu. Mieliby nadzieję w oczach, a nie smutek i rezygnację. To nonsens wierzyć w wieczną miłość, kiedy w Oświęcimiu zagazowało tysiące ludzi. Kiedy mężowie biją swoje żony, a młodzi ludzie umierają w szpitalach i tak wybierając imprezy niż kościół. Kaśka, otwórz oczy, żyjesz w ułudzie. Moja matka też wierzyła w Boga. Ale ten Bóg przez 11 lat był głuchy na jej wołanie. I wiesz, co się stało? Umarła. Jeżeli Bóg jest, to ma tylko jedno oblicze. Obojętność, nieszczęścia i bólu. Innego Boga nie znam! Ty też zrozum. Przecież On też cierpiał. On to rozumie. On umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. Z miłości. Jak możesz mówić, że jest obojętny? Dla mnie i dla ciebie zmartwychwstał, aby dać nam prawdziwe szczęście. Jezu, tak wielu Cię nie chcę. Nie znają Cię. Jezu, szukają gdzie indziej szczęścia.
Jezu, czy ty rzeczywiście jesteś tak daleko, że tak wielu cię nie widzi? Jezu, gdzie jesteś? Jezu, pokaż mi swoje oblicze. Podnieś się go. Ała! Zostaw go. Zostaw, zostaw. Jezu, ty aż tak bardzo kochasz? Jesteś Bogiem, a cierpisz? Nawet jak ludzie odchodzą od ciebie, ty dalej kochasz? Jezu, nie rozumiem twojej miłości, ale wierzę w nią. Odejdź! Bierz ty go! Stawaj! Szybciej! Wychodź! Szybciej! Cały dzień zmarnować. Chybcie! Ruszaj się! Gdzie? Nie masz całego dnia! Trzy godziny. Ziemia się zatrzęsła i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. A pod krzyżem stała matka jego i Jan, uczeń, którego miłował. Boże, Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Innych wybawiał! Niech teraz sam siebie wybawi! Jeśli jesteś Mesjaszem, wybrańcem Boga, to zejdź z krzyża, a uwierzymy! Pokaż, co potrafisz, cudotwórco! Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Eloi! Eloi lama sabachthani! Wykonało się.
ukrzyżowaniu, Boże. Chociaż odbyło się ono na pewno inaczej, niż to niezdarnie odpowiedzieliśmy. Jak trudno opisać Twoją śmierć, Boże, jak trudno. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest między nami sprawa, którą musimy ujawnić, aby ujawnione zostały wszystkie przyczyny Twojego męczeństwa. Brak wśród nich naszego grzechu. Grzechu niepopełnionego. Chociaż nie byliśmy dłonią sługi Kajfaszy. Chociaż nie narzucaliśmy na Twoje ramiona szkarłatnego płaszcza, a w ręce Twoje nie wetknęliśmy trzciny. Urodziliśmy się 2000 lat później. Gdybyśmy żyli za Twoich czasów w Jerozolimie, na pewno byśmy wołali: krew Jego na nas i na syny nasze! I krzyczeli: no zejdź, zejdź z krzyża! A potem wrócilibyśmy, Boże, do domu. Do domu naszej beznadziejności. Nie odważylibyśmy się krzyczeć w Twojej obronie, ani głośno sprzeciwiać się wyrokowi. Jesteśmy małymi ludźmi. Po trochu egoistami, po trochu tchórzami, po trochu drwiącymi łotrami. Dlatego przebacz nam, Boże, tę bolesną świadomość. Dlatego przebacz nam tę gorzką możliwość. Tę jeszcze jedną przyczynę Twojej śmierci. Tę przyczynę, o której ewangeliści zapomnieli. Tę przyczynę, o której ewangeliści nie piszą. Tę przyczynę, o której ewangeliści milczą. Przebacz nam, Boże, grzech niepopełniony. Obiecałeś mi, że będę pełna łaski. Obiecałeś mi, że będą mnie nazywać błogosławioną. Obiecałeś mi, Ty nadal jesteś Bogiem obietnic. Czy potrafisz uczynić jeszcze wielkie rzeczy? Synu Boga, gdzie? Zamykam oczy i widzę. Tak, to stągwie pełne po brzegi i czuję zapach wina. I wciąż słyszę te słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Oto nadeszła godzina.
zasłaniaj. Dobra. Prawda jest wielka, to zmartwychwstanie!